Jak dotąd analizowaliśmy elastyczność popytu na tylko jedno dobro. Jak zmiana ceny tego dobra wpływa na wielkość popytu na nie? Teraz spróbujemy powiązać różne dobra. Będziemy mówić o mieszanej elastyczności popytu. Mieszana elastyczność popytu. Ogólnie chodzi o to, jak zmiana ceny jednego dobra wpływa na wielkość popytu na drugie dobro. Zbadajmy to na przykładzie dwóch konkurujących ze sobą linii lotniczych latających na tej samej trasie powiedzmy, Nowy Jork, Londyn. Mamy więc linie lotnicze 1 i linie lotnicze 2. Ostro konkurujące. Linia 1 żąda 1000 dolarów za lot w obie strony i sprzedaje 200 biletów tygodniowo. W linii 2 cena biletów obie strony to też 1000 dolarów, a wielkość popytu to również 200 biletów. Teraz pomyślmy, co się stanie, jeśli linie lotnicze 1 podwyższą cenę, podwyższą cenę z 1000 dolarów do 1100 dolarów. Do 1100 dolarów. Mogą nawet nie podnosić tak ekstremalnie, mogą tylko do 1050. To stosunkowo mała podwyżka. Pamiętajmy, gdy liczymy zmiany procentowe, by obliczyć elastyczność, nie mówimy... No dobrze, 50 dolarów więcej od 1000 to podwyżka o 5%. Co prawda tak liczy się zwykle. To tak zwana metoda punktowa. Na przykład podwyżka z 1000 do 1050, czyli o 50 w stosunku do 1000, to podwyżka o 5%. Ale gdy liczymy elastyczność, chcemy mieć takie same zmiany procentowe przy podwyżce i obniżce. Dlatego bierzemy średnią jako podstawę. To metoda łukowa. Zatem nasza zmiana procentowa... Napiszę to. Nasza zmiana procentowa... Biorę to w cudzysłów, bo liczymy tu trochę inaczej niż liczy się procenty w tradycyjnej matematyce. Mamy zmianę ceny o 50 dolarów, wzrost ceny o 50. I jako podstawę bierzemy 1025, czyli średnią z 1000 i 1050. To nam daje zmianę o o 50 dzielone przez 1025, czyli mniej więcej powiedzmy mniej więcej 4,9%. To wzrost ceny o w przybliżeniu 4,9%. Wzrost w cudzysłowie, bo podstawą była średnia. Zrobiliśmy to tak po to, żeby obniżka z 1050 do 1000 też była obniżką o 4,9%. Co wtedy nastąpi? Cóż, dziś wszyscy korzystają z internetowych porównywarek cen. Jeśli chodzi o dokładnie tę samą trasę, o lot z tego samego lotniska na to samo lotnisko w Londynie w tym samym czasie, to każdy teraz kupi bilet tutaj, bo tu kosztuje tylko 1000. Po co dopłacać tej linii te 50 dolarów? Dlatego tu wielkość popytu spadnie do 0, a tu wielkość popytu wzrośnie do 400. Nie uwzględniamy różnic w pojemności samolotów. To bardzo prosty model. O ile procent wzrosła wielkość popytu na bilety linii 2. Tu także zmiana wielkości jest o 200, nie o 400. Wzrosła z 200 do 400, a więc wzrosła o 200. Jako podstawę bierzemy średnią z 200 i 400, czyli 300. Zatem to jest zmiana o mniej więcej o mniej więcej 67%. Policzmy teraz mieszaną elastyczność popytu na linię lotniczą 2 na bilety linii lotniczej 2 w stosunku w stosunku do biletów linii lotniczej 1. Linii lotniczej 1. Jest to procentowa zmiana biletów linii 2. Przepraszam, procentowa zmiana wielkości popytu na bilety linii 2 wynosząca 67%, dzielona przez procentową zmianę ceny, ale nie linii 2, tylko linii 1. Dlatego to jest mieszana elastyczność, bo łączymy dwa dobra. A zatem. napiszmy dla uproszczenia. W przybliżeniu. 5%, dzielone przez 5%. Pozostaje policzyć. Otrzymamy wynik. 67%. 67% dzielone przez 5% daje w przybliżeniu 13,4. To się równa w przybliżeniu 13,4. To bardzo wysoka mieszana elastyczność popytu. Nawet gdyby podwyżka była o 5 dolarów, efekt byłby ten sam, z tym, że wtedy wyszłaby nam naprawdę ogromna wartość. Tak wielka mieszana elastyczność wynika z faktu, że to niemal idealne substytuty. Tworząc ten model, założyliśmy, że ludzi nie obchodzi linia, wybiorą najtańszą. A gdy konkurują ze sobą niemal substytuty, niemal idealne substytuty, niemal idealne substytuty, jak w tym przykładzie, to mieszana elastyczność popytu dąży do nieskończoności. Jej wartość jest coraz większa. Teoretycznie, jeśli dobra są w praktyce identyczne, nawet wzrost o spowoduje przejście klientów do linii 2. Wtedy ta liczba stanie się jeszcze mniejsza. Dlatego wartość ułamka dąży do nieskończoności. Zauważcie, że ta wartość jest dodatnia. Gdy liczy się zwykłą elastyczność popytu na jedno dobro, obniżka ceny powoduje zwiększenie popytu. A tutaj zwiększamy cenę konkurencyjnego substytutu, i to zwiększa wielkość popytu na nasze dobro, czyli bilety linii lotniczej 2. I łatwo zrozumieć dlaczego. Nie mamy tu odwrotnej zależności, dlatego wychodzi liczba dodatnia. Ale w przypadku mieszanej elastyczności popytu też da się uzyskać wartość ujemną. To był przykład substytutu, a możemy przecież wziąć dobra komplementarne. Dobra komplementarne. Co się stanie, jeśli jeśli weźmiemy na przykład e-booki? Załóżmy, że sprzedaje mój e-book i wielkość popytu na niego wynosi 1000 egzemplarzy powiedzmy tygodniowo. I załóżmy, że cena czytnika, niezbędnego do czytania e-booków, że bieżąca cena takiego czytnika to 100 dolarów. Przyjmijmy teraz, że cena czytnika spada z obecnych 100 dolarów do. Sam nie wiem. Spada ze 100 dolarów do 80 dolarów. Mamy więc obniżkę ceny o 20 dolarów. Jak to wpłynie na mój e-book? Nawet jeśli. Nawet jeśli jego cena się nie zmieni, wzrośnie wielkość popytu na mój e-book. Załóżmy, że wielkość popytu na mój e-book wzrasta o 100. Więcej ludzi na niego stać, bo pokupnie czytnika mają więcej pieniędzy na e-booki. Nie ma znaczenia, ile kosztuje mój e-book, bo wielkość popytu rośnie w każdym punkcie. Tutaj wzrasta do 1100. Sami obliczcie mieszaną elastyczność cenową popytu dla tej sytuacji. Okaże się, że otrzymacie wartość ujemną, tak jak przy zwykłej elastyczności cenowej popytu. Licząc, pamiętajcie, że chodzi o procentową zmianę, o procentową zmianę e-booka, o procentową zmianę wielkości popytu na e-book, dzieloną przez procentową zmianę czytnika. Ceny czytnika. Ceny czytnika. Kolejna rzecz. Licząc elastyczność, nie dzielicie minus 20 przez 100, tylko przez średnią z tych dwóch wartości. Czyli to wynosi. Włączcie teraz pauzę i spróbujcie sami. Ta wartość, ta tutaj, minus 20, dzielone przez 90, czyli średnią z tych dwóch, a ta wartość ta tutaj, to 100 dzielone przez średnią z tych dwóch, a średnia z tych dwóch to 1050. Otrzymujemy więc. Otrzymujemy 100 dzielone przez 150. Czyli w przybliżeniu 0,095. To zmiana wielkości popytu na mój e-book o 9,5%. Natomiast w mianowniku. Co ja robię? Natomiast w mianowniku mamy minus 20 dzielone przez 90. Minus 20 przez 90 i wychodzi spadek o 22%. Teraz dzielimy licznik przez mianownik. 0,0952 podzielić przez minus 0,222. Wstukam tylko kilka dwójek. Wychodzi minus 0,43. Czyli to się równa minus 0,43. Minus 0,43. To ma sens. Jeśli spada cena czytnika, produktu komplementarnego, uzupełniającego mój e-book, to rośnie popyt na e-book. Dlatego tak jak przy zwykłej elastyczności popytu, otrzymujemy wartość ujemną. A jak jest z dwoma niepowiązanymi produktami? Powiedzmy, powiedzmy, że mamy piłki do kosza. Piłki do koszykówki. I cena tych piłek zmienia się z, powiedzmy, z 20 dolarów na 30 dolarów. Jak to wpłynie na mój e-book? Wielkość popytu nie zmieni się, będzie równa 1000. Więc procentowa zmiana wielkości popytu na mój e-book wyniesie 0 w tym przykładzie. Zatem mieszana elastyczność równa się 0 dzielone przez zmianę ceny piłki do kosza, czyli 30 przez 25, ale bez względu na to, ile to jest. 30 przez 25 równa się, to będzie, miało być 10 przez 25, przepraszam, czyli wzrost o 40%, więc będzie 0 dzielone przez. 40% to równa się 0. Zatem, gdy produkty są niepowiązane, gdy zmiana ceny jednego nie wpływa na sprzedaż drugiego, słusznie otrzymujemy zerową mieszaną elastyczność cenową popytu. Dla dóbr komplementarnych wychodzi ujemna, a dla substytucyjnych dodatnia. Im bliższymi są substytutami, tym większa wartość mieszanej elastyczności cenowej popytu.